Spójrzmy na kolejne zadanie. W tym zadaniu chcemy wiedzieć, jaka cyfra znajduje się na 24, a następnie jaka będzie na miejscu setnym w rozwinięciu dziesiętnym takiego ułamka, takiej liczby. Czyli tak, najpierw musimy sobie poszukać tego rozwinięcia, czyli podzielimy 2 przez 7. Możecie to zrobić albo pisemnie, albo na kalkulatorze. Czyli tak, widzimy, że rozwinięcie będzie złożone z 6 cyfr, tak? Tu znowu nam się będzie te 6 cyfr po przecinku powtarzało, czyli sobie spiszmy. Mam tak, 2, 8, o, chwileczkę, mamy tak, 2, 8, 5, 7, 1, 4. Jeszcze sprawdzę, czy dobrze zapamiętałam. Tak, wszystko się zgadza. Czyli to oznacza, że te cyfry nam się będą tutaj powtarzały. Czyli zapiszmy może sobie je dwa razy, no i wiadomo, że kolejny raz by się powtarzał ten sam układ cyfr. No i nas interesuje miejsce 24, czyli tutaj mamy 12 cyfr, czyli kolejne 12, no to ta ostatnia cyfra to będzie cyfra 24, czyli na miejscu 24 mamy czwórkę. Teraz nas interesuje jeszcze miejsce setne. Czyli tak, jeżeli tu mamy 12, to później plus 12, 24, później 36, 48, 60, 72, 84, tu jest 96, 97, 98, 99 i to będzie cyfra setna. Czyli na miejscu setnym znajduje się siódemka. To samo trzeba byłoby zrobić z tym drugim ułamkiem. No to może sobie też wyznaczmy. 5 podzielić przez 7, czyli tu ile mamy w okresie? 1, 2, 3, 4, 5, 6 cyfr, tak? Czyli tu też mamy 6 cyfr, czyli mam tak 7, 1, 4, 2. 7, 1, 4, 2. Dobra, spójrzmy dalej. 8, 5. I to będzie to, co znajduje się w okresie. Czyli tak, to oznacza, że te cyfry nam się będą powtarzały. Może sobie je zapiszmy dwa razy. I nas interesuje znowu 24 miejsce. Czyli tu mamy 12 miejsc, no i 24, czyli na 24 znajduje się piątka. Później znowu mamy 36, 48, 60, 72, 84, 96, 7, 8, 9, no i na miejscu setnym zatem znajduje się dwójka.